Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Z tej strony Juken, przed nami kolejny odcinek z Total Battle, który będzie poradnikiem. Dedykacja dla widza o niku Baba Yaga. Pozdrawiam cię, drogi widzu, serdecznie i już, tak jak obiecuję, wszystko pokażę. Pytanie brzmiało, czy naprawdę grasz bez kasy i jak bez wydawania dużej ilości kasy można się tutaj rozwijać? Czy to jest możliwe? No jest, drogi widzu, możliwe, tylko oczywiście, jak zawsze, zajmuje to trochę więcej czasu. Ale wyjaśnimy sobie, co rozumiem bez wydawania kasy, bo ci z was, którzy nie widzieli moich poprzednich serii z innych gier, no na przykład można tutaj powiedzieć o Fishing Planet, zawsze miałem taką zasadę i tej zasady zawsze się trzymam w każdej grze, która jest darmowa, że jeśli producent, twórca gry proponuje nam jakąś grę za darmo, no to wykonał jakąś pracę, my z tej gry korzystamy, więc warto symbolicznie tego twórcę wesprzeć, bo wiadomo, że ponosi koszta związane, nie wiem, z utrzymaniem serwerów i z innych rzeczy. W przypadku Fishing Planet zawsze mówiłem, że warto kupić symboliczną premkę, ale też podkreślałem, żeby nie iść w drugą stronę i nie szaleć z jakimiś pakietami, które kosztują parę stówek, bo to po prostu nie ma sensu. W przypadku Total Battle, moi drodzy, jest identycznie, tym bardziej, że ta gra nas dość mocno kusi, aby wydawać pieniądze i są tu różne rzeczy, no, lekko wchodzące nawet w taki hazard, które kuszą, żeby tą kasę wydawać. Przed tym was bym chciał przestrzec, żeby no, nie wydawać za dużo kasy, żeby nie popłynąć, ale naprawdę można grać tutaj za minimum. Wręcz bym powiedział, że dałoby się grać totalnie za darmo. Natomiast ja jestem zwolennikiem, że jeśli jest jakaś ciekawa promocja, co rozumiem przez ciekawą promocję, to nie będzie, drodzy widzowie, to co my tu widzimy. Bo tutaj są promocje na zasadzie, że możemy sobie kupić najemników za 240 zł. To absolutnie nie jest promocja, to znaczy dla mnie to jest majątek w sensie wydawania na grę. Tym bardziej, że ci najemnicy są ważni tylko przez 7 dni, także... No jeżeli, drogi widzu, chciałbyś tak sobie kupować najemników, to byś musiał pewnie z 1000 zł miesięcznie wydawać, co według mnie jest bardzo dużym, już dużymi środkami. Natomiast co w moim przypadku jest warto kupić? Tu była taka promocja, no wiadomo, jej wam nie pokażę. Ona była przed ostatnim starożytnym potworem. Nie wiem, czy ona się tu nie świeciła, jak nagrywałem parę dni temu odcinek. To była promocja, że można było kupić najemników za 24 zł. No to wiecie, 24 zł, a akurat najemników mi brakowało, to przyznaję się, wtedy z tego skorzystałem. Przy czym ja tych najemników już nie mam, bo nie dlatego, że się skończyli, tylko tak intensywnie inwestuję w rozwój, że ci najemnicy wszyscy wyginęli. Także to też musicie brać pod uwagę, że jeżeli kupujecie jakieś wojska, no to one tak czy siak nie dość, że za 7 dni wam po prostu znikną, niestety, to wyginą sami do tego czasu, jeśli intensywnie się rozwijacie. Drugą rzeczą, którą jeszcze można by powiedzieć, że warto kupić, bo macie dużo dodatków, to jest w triumfalnym wyzwaniu ta złota przepustka, którą tu, jak widzicie, mam odblokowaną. I to jest totalnie wszystko. Złota przepustka, tu jak widzicie, niektórzy elitarne kupują, no ale bez przesady, 250 zł i tutaj też kuszą w wyprzedażach, moi drodzy, żeby nie było, nie mam niczego kupionego. No, tu byśmy musieli kupić to, żeby w ogóle odblokować kapitana Herkulesa. Ja też już wam mówiłem to w poprzednim odcinku, że lepiej nie odblokowujcie kapitana Herkulesa, bo to się nie opłaca. Lepiej już używać kapitan, na przykład Kleopatrę, i ona ma siłę na wszystko, no bo żeby odblokować, słuchajcie, Herkulesa, to musicie kupić ten pakiet, tu odbierzecie za darmo, kupujecie z najemnikami, ale to już kosztuje no bliżej 500 zł, odbieracie to i później znowu za prawie 500 zł kupujecie, żeby mieć fragmenty Herkulesa. No i to tak naprawdę, wiecie, jest naprawdę dużo, dużo pieniędzy. No jeśli ja tu dobrze liczę, no to też jest to ponad 1000 zł. Także, no ten Herkules nie. Natomiast sama złota przepustka jest fajna, bo tu macie dużo jakichś dodatków typu smoły, złota, srebra, najemników. I to się jeszcze, moi drodzy, opłaca, ta złota przepustka. I to jest wszystko, co jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, można by powiedzieć, że się opłaca. No i teraz, jak ja to robię, że jednak rozwinąłem się na G6. No moi drodzy, tu też trzeba powiedzieć to, czego nie zrobiłem, bo mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, właściwie chyba w każdym odcinku, że moim planem jest, aby do ranga roku rozwinąć się na G7. Moi drodzy, jest dzień po ranga roku, czy właściwie już chyba 2 dni, ranga rok się skończył.
No i kochani moi drodzy, ja nie rozwinąłem się na G7, bo to nie jest wcale takie łatwe. To nie jest wcale takie łatwe, to jest dość trudne zadanie. Ja wam to gdzieś pomiędzy odcinkami pokazywałem. Bo zobaczcie, mój kapitan od poprzedniego chyba odcinka awansował, ja wiem, główny kapitan, bohater tak zwany, tak? Awansował, ja wiem, 4 levele, 3 levele, może 5 leveli, nie pamiętam. To już sobie możecie, drodzy widzowie, sprawdzić, ale ja i tak, żeby w ogóle zacząć ulepszać to wszystko do G7, to muszę mieć poziom kapitana, głównego bohatera, 140, więc jeszcze 10 poziomów mnie to czeka. Nie mówię, żeby to było trudne, bo tu nie ma jakichś dużych do zdobycia tego expa. To się da zrobić, nawet jakbym teraz atakował jakieś potwory, no to by te levele szły. Natomiast ja to, moi drodzy, robię też dość, powiedzmy, wolno i ostrożnie, bo staram się jakoś tą Kleopatrę też awansować. Jak widzicie od poprzedniego odcinka, z tego co pamiętam, to Kleopatra nadal jest na 213 poziomie i ani kawałka dalej, ale chyba animatorę awansowałem, jak dobrze pamiętam. Także moi drodzy, na co najczęściej ludzie tutaj wydają pieniądze? Albo na co nie ma sensu wydawać pieniędzy? No bo musimy się przyjrzeć, jeżeli mówimy o graniu bez wydawania pieniędzy, to musimy się przyjrzeć, na co ty jako gracz, aby się rozwijać, najczęściej mógłbyś czy mogłabyś wydawać pieniądze, a na co nie warto wydawać pieniędzy. Mówimy oczywiście o realnych pieniądzach, żeby było jasne. Więc pierwszą rzeczą, no to są zasoby budowlane, które służą nam do rozwoju budynków, tak? Do czy to budowania budynków, czy ich zwiększania poziomu. To w ogóle nie ma sensu kupować, jeśli chodzi o zasoby budowlane. Nawet, drogi widzu, widzisz, że ja tutaj tych zasobów mam. Zawsze dostaniesz je ze skrzyń w takich ilościach, że będziesz miał zapas tego. I uwierzcie mi, ja nigdy żadnych zasobów budowlanych nie kupowałem. To wszystko tutaj, co widzicie, dostałem ze skrzyni, ja nawet tego nie jestem w stanie w tej chwili otworzyć i na wszelki wypadek tego nie otwieram, ponieważ te zasoby, które macie w skrzyniach, one są zawsze zabezpieczone. Ja i tak na razie mam tarczę pokoju, no ale gdyby Anusz mi się skończyła, ktoś by mnie napadł, no to by mi zrabowali około 14 milionów na przykład drewna. No i wiadomo, to jest zabezpieczone. Tutaj mam 20 milionów i tak mam zabezpieczone tylko 6 milionów 700, no to powiedzmy 13 milionów mogliby mi ukraść. Szkoda mi tych zasobów, więc tych tutaj skrzyń nie otwieram, ale zobaczcie, 100 135, 150, 84, to oznacza, że tyle razy, tyle wielokrotności tych zasobów mam. Zobaczcie, 500 tysięcy drewna, mam 257 skrzyń. I to wszystko są zasoby. Milion. Mam 100 skrzyń. To słuchajcie, to jest 100 milionów samego drewna. Także ja już wiem, że nigdy w tej grze mi się zasoby na rozwój budynków nie skończą. Pokazuję na przykładzie drewna, ale tak samo wygląda to w przypadku żelaza czy kamienia. Jak komuś z was, widzowie, chce się liczyć, ja to wolno tutaj przewijam. Ktoś chce sobie na kalkulatorze policzyć, ile ja bym miał tych zasobów, jakbym to wszystko otworzył. Możecie to zrobić. Mi, uwierzcie, się nie chce. 1,5 miliona razy 400. 3 miliony razy 136. 5 milionów razy 226. Tu są ogromne ilości i tak samo pewnie jest z żelazem. I dlatego ja to wszystko, widzowie, mam ze skrzyń. Tutaj akurat mamy 5 milionów 272, 3 miliony 142. No mówię, no ogromne ilości zasobów budowlanych. Nigdy ich nie kupowałem, zawsze korzystam ze skrzyń klanu. Zawsze dostaję te zasoby, że tak powiem, i nigdy mi ich nie brakuje. To o żywności to już nie muszę wspominać, bo sami widzicie, jak wygląda sytuacja z żywnością. Więc ludzie najczęściej, moi drodzy, kupują srebro, za które szkolimy wojska, to tak już uproszczając, no generalnie srebro nam służy w większości do szkolenia wojsk, bądź do tworzenia tutaj ekwipunku, no ale w większości jednak do szkolenia wojsk. No i złoto, za które wskrzeszamy wojska, jeśli nie mamy świętej mikstury. No i generalnie złoto jest potrzebne do wszystkiego. Tutaj jest też taki opis co do złoto. Złota najcenniejsza waluta w królestwie. To się zgadza, bo za złoto, jeśli wam czegokolwiek brakuje, to wszystko możecie, prawie wszystko. Tak, bo srebro, zobaczcie, jak wam tutaj by czegoś brakowało, jakieś przyspieszenie, możecie je kupić za złoto. Oczywiście nie kupujcie, bo się nie opłaca. Każdy bonus praktycznie, który macie, jeśli wam się skończy, możecie kupić za złoto. Oczywiście to się nie opłaca, ja tak nie robię. Jedyną, moi drodzy, rzecz, którą
Za złoto zazwyczaj kupowałem. To niech wam pokażę, ale to było w innych. O, zobaczcie, tu mamy jeszcze smocze monety, które ludzie też często kupują. Zobaczcie, ile dostałem ze skrzyń smoczych monet. 2 razy po 1000, raz po 5000, raz 50 000. Przyjrzyjmy się, ile ja mam w tej chwili smoczych monet. Tych, za które szkolimy smoki czy potwory. No jednego potwora spokojnie mogę za to wyszkolić. I akurat, słuchajcie, odkąd dość intensywnie działamy w klanie, ja nigdy też mi nie brakuje, moi drodzy. Jak widzicie, złota mi nie brakuje, srebra w ogóle mam dobre ilości, bo 33 miliony srebra to jest naprawdę przyzwoity wynik. Ale miałem wam pokazać tylko jedną rzecz, którą za złoto kupuję, jeżeli mi się kończy, no bo siłą rzeczy musicie to skądś zdobywać. Smoły nigdy nie kupowałem, smoły mi też nigdy nie brakowało, moi drodzy. O, to są te traktaty takie, te projekty wielkiego architekta, za które budynki ulepszamy, tak? No i to jest dosyć drogie i tu faktycznie zdarzało się, że często kupowałem po 5 tysięcy tego, czyli 50 tysięcy złota wydawałem na te traktaty, ale to mówimy o walucie w grze, a nie o walucie, moi drodzy, realnej, tak? Chociaż jakby wam bardzo brakowało tych projektów, a chcielibyście budynek ulepszyć, a byłaby promocja gdzieś w granicach 20 zł i byłoby tego sporo, czemu nie? Jakby ja nie mówię, że nie, tylko też chodzi mi o to, drodzy widzowie, żebyście wy nie popadli w taki konsumpcjonizm, że wszystko będziecie sobie ładowali z własnej kasy, bo szkoda tak naprawdę kupować. Zobaczcie, tu mamy skrzynię. Tak jak mówiłem, warto wchodzić 2 razy dziennie do gry. Ja teraz robię odbierz wszystkie. Zobaczcie. 3250 zł jestem do przodu. Dostałem zasoby, jakieś tam przyspieszenia. I akurat teraz tak klikam i to jest zawsze moja zmora, że zawsze tak klikam i jak nie miałem tarczy pokoju, kiedy była walka o tron, kiedy walczyłem, żeby zostać senatorem, no to niestety, moi drodzy, musiałem pilnować, żeby tak nie klikać, żeby mnie nie zrabowali. Ale jak widzicie, mam dobrą ilość srebra, mam 33 miliony, za które dzisiaj pewnie wyszkolę wojska. Następny dzień, moi drodzy, nam się zaczyna już ta bezwzględna masakra i będziemy mieli już za dzień i 10 godzin znowu starożytnego potwora. Więc jak to właśnie robić, żeby tych pieniędzy nie wydawać? Więc jakbym miał powiedzieć taką pierwszą podstawową rzecz, to będzie to przynależność do dobrego, aktywnego klanu. W moim klanie, moi drodzy, jest 100 osób. 100 osób. I tutaj widz, właśnie Baba Jaga, zadał pytanie, jak to jest, ja zrobiłem, że na G6 się tak szybko rozwinąłem. No, ja czuję niedosyt, drogi widzu, bo tutaj wam pokażę. O, zobaczcie, tempo marszu specjalistów sobie teraz szkolę i nawet tego nie przyspieszam. Zobaczcie, ja chcę zrobić G7, ale żebym mógł zrobić G7, to mi jeszcze troszeczkę brakuje, bo tu muszę to tempo 120 bilionów, nawet nie mam tyle punktów podboju jeszcze. Także po następnym starożytnym, który będzie za 2 dni, jest szansa, że to wyszkolę. Natomiast to, że to wyszkolę, to ma się nijak do G7, bo żebym ja, moi drodzy, mógł zrobić G7 i to będzie ciężka przeprawa i jakby to mogę wam na odcinkach gdzieś pokazywać, bo może sam, jak to powiedzieć bardzo delikatnie, może mnie też ambicja ponosi i może sam nie zdaję sobie sprawy, ile to jest roboty, bo zobaczcie, żeby zrobić to G7, oprócz tego bohatera na 140 level, musimy zrobić kapitol na kolejny level, tak? No i dobra, kiedy zrobimy kapitol, to nie oznacza, że już możemy szkolić wojska, bo tam wymogiem jest akademia poziomu 35, a jak widzicie, zaczynają się schody, bo są koszary, karawansaj i mistrz portalu. No to zobaczcie, moi drodzy, koszary. No, nie jest tak łatwo, bo jeżeli chcemy koszary, to trzeba świątynię. Tu jest świątynia. Jeśli chcemy świątynię, to chcemy dom szlachty. Zobaczcie, ile budynków musimy ulepszyć na 35 poziom. Potem było jeszcze mistrz portalu, tak? To znowu kapitol. No okej. Kapitol będzie 35 poziom, spoko. Mistrz portalu będzie zrobiony. No i zostaje ten karawansaj, to jest chyba to. No to tutaj chcą od nas magazyn, a magazyn będzie chciał dom rolnika. No i zobaczcie. Jest to, jak dobrze naliczyłem teraz tak na szybko, 7-8 budynków, które muszę wbić na level wyższy. Żeby tak się, moi drodzy, stało, ja tutaj też ulepszam, jak widzicie, budynek i go nie przyspieszam, to będziemy duże ilości, czekajcie,
Na 30 nie mam nic chyba, żeby wam pokazać, bo tutaj dom rolnika chce kapitol. No to załóżmy, że tu wam pokażę. Jakbym chciał ulepszyć, to tutaj już potrzebuję 3000 tych traktatów naukowych, ja to tak nazywam, a na level wyżej jest ich potrzebny, moi drodzy, 5000, to jest duża ilość. Ale ja to robię spokojnie, powolutku, słuchajcie, nie będę na to kasy wydawał, będę stopniowo ze złota brał. Więc tak jak mówię, kluczem do rozwoju jest przynależność do klanu, który ma dużo ludzi i aktywnych ludzi. Druga rzecz, w moim klanie, moi drodzy, jest taka zasada, jako w ogóle warunek przyjęcia, bardzo fajna zasada i liderzy bardzo tego pilnują, za to szacunek i pokłony do nich, bo to daje nam wszystkim korzyści. Jest, ja mogę wam zresztą tu pokazać, jest to w opisie klanu napisane. Przede wszystkim, moi drodzy, istotne jest to, że musimy dziennie otwierać przynajmniej 10 krypt 15 poziomu. Nie bójcie się, widzowie, bo akurat smoły, jak widzicie, ja tu mam jeszcze na 2 dni eksploracji, a za chwilę będzie zryw starożytnych, z którego ja tej smoły pewnie z 200 tysięcy dostanę. Ale o tym za chwilę, bo to będzie kolejny punkt, czyli zasada otwierania krypt. I powiem wam szczerze, że zarówno ja, jak i koledzy z klanu, myślę, że otwieramy tych krypt spokojnie 20-30 dziennie, przez co tu mamy bogactwo klanu dość wysokie, 430 milionów. No mam nadzieję, że dojdzie do momentu, kiedy będziemy mieli 3 biliony. I to też jest o tyle fajne, że kiedy my jako klan otwieramy dużo tych skrzyń, to zobaczcie, co 6 godzin, no tutaj zostało 3 godziny, co 6 godzin dostajemy, moi drodzy, 4 skrzynie klanowe, 4 skrzynie. Także to też są korzyści. 6 godzin, no doba ma tych 6-godzinnych cykli 3 w sobie, tak? No bo 6, nawet nie, no nawet właściwie 4, tak? 6-godzinne, no bo 24 przez 4 jest 6. Więc, moi drodzy, mamy 4 cykle 6-godzinne, czyli 4 razy w ciągu doby te skrzynie lider klanu może odbierać. Jest ich 4, czyli w ciągu doby dostajemy już 16 skrzyń. Druga rzecz, czy trzecia już teraz, wybaczcie, ale nie pamiętam, to jest troszeczkę nawiązanie do tego, co mówiłem odnośnie starożytnego potwora, odnośnie blaszaka. Tutaj nasz klan kładzie dobrą, ma dobrą taktykę na przygotowanie tego blaszaka, czyli mówiąc wprost, jeśli pojawia się ten tutaj zryw, bezwzględna masakra i mamy skarb starożytnych, tak? To każdy uczestnik klanu, dosłownie każdy, 100% ludzi musi wybudować ten taki skarbiec starożytnych, który jest niszczony. Jeżeli nie przez ciebie w napaści, to przez członków klanu silniejszych, więc tutaj nie ma problemu. Natomiast są niszczone wszystkie skarbce klanu. Co daje to między innymi tyle, że mamy dobrze rozdysponowane te punkty. Są 3 wezwania starożytnego potwora, tylko 3, bo pamiętajcie, że ten potwór z każdym razem, gdy go załatwimy, no ma wyższy level i to nie dotyczy, ja błędnie kiedyś myślałem, że to dotyczy tylko jakby danego wydarzenia, a to jest jakby z wydarzenia na wydarzenie, czyli jeśli poprzedni potwór, którego załatwiliśmy, miał, dobrze pamiętam, 89 poziom, to teraz będziemy walczyli na 90 blaszaka. Ale załatwienie blaszaka to jest około 200 skrzyń dla klanu. No w tej chwili wam nie mam tego, moi drodzy, jak pokazać, bo no nie mamy aktywnego, ale możemy jeszcze raz wrócić, jak będzie ten zryw starożytnych. Moi drodzy. A przepraszam was bardzo, musiałem się wyciszyć i kichnąć sobie, bo mnie coś w nosie podrapało, ale udało mi się zdążyć z wyciszeniem.
No słuchajcie, nie mam wam jak tego pokazać, dlatego że to nie jest dostępne, tak? To, o, tutaj mamy zryw starożytnych, ale... A nie, mogę częściowo, ale to jest tylko częściowo, bo nie mówimy wcale, kochani, o tych skrzyniach, bo te skrzynie to są za zajęcie pierwszego miejsca. To naprawdę, ja nadal, mimo że jestem w klanie, który wydaje mi się jako bardzo mocny klan i silny i wszyscy są zaangażowani, to w tym zrywie starożytnych nawet do setki się nie zakwalifikowaliśmy. To jest bardzo trudne. Więc nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak klan, który zajmuje pierwsze miejsce w całej grze, dostaje 900 skrzyń. Moi drodzy, zobaczcie, to są skrzynie ze złotem, ze srebrem, ze świętą miksturą do wskrzeszania wojsk, ze smołą do krypt. 900 skrzyń. Za samo pokonanie, moi drodzy, potwora, no tu nie jest napisane, bo musiałby ten potwór być aktywny. W każdym razie za samo pokonanie potwora około 200 skrzyń dostaje klan. Moi drodzy, 200 skrzyń ze złotem, ze srebrem. Może, żeby tak nie motać, powiem bardziej, jak to wygląda w praktyce. Po rozwaleniu takiego potwora, mniej więcej na moje konto w grze wpływa około 100 milionów srebra. Możliwe, że około 100 tysięcy złota, przynajmniej nie mniej niż 60 tysięcy. 100 do 200 tysięcy smoły. I świętej mikstury również około 100 tysięcy. Przez co, jak rozumiecie, każdy z nas w klanie ma siłę na to, aby szkolić wojska na kolejnego potwora, bo jak mówiłem, wezwania potwora mamy 3. Ja ostatnio w 3 atakach Kleopatrą na potwora zdobyłem te punkty, które miałem zdobyć. I właśnie, tu też jest klucz, który, no znowu wam mówię, nie pokażę, bo nie mamy tego dostępnego, bo nie ma wydarzenia, natomiast to też jest również zasada klanu, moi drodzy, że każdy członek klanu, bez wyjątku, musi zdobyć przy potworze 13 skrzyń. To chodzi o to, że rozwalasz potwora, zdobywasz punkty, tam jest postęp tego. Ja mogę wam pokazać na przykładzie może tutaj z tamtego dnia, przy czym no powiedzmy, że wygląda to tak samo, załóżmy, że to będzie ze starożytnych. I chodzi mi o to, że tu zdobywasz dane punkty, tak? I będziesz mieć różne nagrody i jest na przykład 4 skrzynie klanu, 1 skrynia klanu, 5 skrzyń klanu, nie, czy 8 skrzyń klanu, nie pamiętam jak to jest tutaj rozdysponowane, bo tego nie widzę. No i czy każdy musi zdobyć tam określoną liczbę punktów w zrywie starożytnych, aby odebrać te skrzynie klanu? No to drogi widzu, policz sobie teraz to w ciągu doby, tak? Jeśli każdy członek klanu musi zdobyć 13 skrzyń, pomnóż 13 skrzyń razy 100 osób w klanie, to masz 1300 skrzyń na dobę dodatkowo, plus jeśli rozwalamy 3 starożytne potwory, średnio 200 skrzyń jest na jednym, to mamy 600 skrzyń za rozwalenie potwora. To mamy 2000 skrzyń, moi drodzy. Wiecie, jakie to są ogromne ilości? I dlatego, drogi widzu, mogę ci, droga Babo Jago, z dedykacją właśnie dla ciebie, mogę ci powiedzieć, że da się grać bez wydawania kasy. I w ten sposób Ranga Rock był, gdzie ja mocno, słuchajcie, intensywnie działałem, tak już na oparach płynąłem, ale zrobiłem to na maksa. Byłem wyzerowany, moi drodzy, pod koniec Ranga Rocku ze srebra, byłem wyzerowany ze złota, ze świętej mikstury. Jeszcze wczoraj było to wydarzenie, ono się nazywało Poznaj Kubę, według tutaj tego teraz halloweenowego wydarzenia, tutaj mówimy o tym, tak? No i robiłem ataki właśnie głównym bohaterem po to, żeby go awansować. I wczoraj go właśnie awansowałem chyba o 3 levele, jeśli dobrze pamiętam, czy o 4. No już dalej nie dałem rady, bo byłem znowu na koniec dnia wczorajszego, koniec przed resetem, wycykany, słuchajcie, ze srebra, wycykany ze złota. No i zobaczcie, nagrywam to chwilę po 12 w południe, czyli minęło raptem no 12 godzin, 13, tak? A ja już mam full złota, znaczy full, to może nie jest full, bo dla wielu z was to będzie mało, ale szczególnie dla tych, którzy jednak pieniądze realne w grze wydają, ale no dla mnie te 166 tysięcy złota, 33 miliony srebra to jest dużo. Więc jaką taktykę, drogi widzu, stosuję, że tak mi dobrze się powodzi, bo to tu również jest moja taktyka, bo klan, dobra przynależność do klanu, zaangażowani ludzie, fajne pomysły w klanie, to jest jedno. I tu jeszcze jedną rzecz właśnie zapomniałem dodać, więc będzie chyba trzecia czy czwarta rzecz, jeśli chodzi o klan, o sukces związany z klanem.
Bo to te rzeczy, które mówiłem teraz, zależą od klanu i no nie są stricte zależne od ciebie, ale one wpływają na sukces. To jest również, jak był Rangarok, moi przyjaciele z klanu śledzili tego potwora. Ja może wam znowu pokażę na przykładzie tego sądnego dnia, bo to dotyczy każdego epickiego potwora. Śledzą tego potwora widzowie i jeśli pewna liczba punktów tutaj spada do określonej liczby, to oznacza, o tutaj masz 7 skrzyń, czyli jeżeli my jako członkowie klanu byśmy pokonali tego potwora, to znowu dostajemy skrzynię, czyli śledzimy to, kiedy potwór staje się słaby, że łatwo będzie go pokonać, ale to naprawdę wymaga również śledzenia, patrzenia na te punkty. No w tej chwili oczywiście jest dużo tych punktów, to musi tam spaść. Już nie będę wam takich szczegółów mówił, bo to jest taka tajemnica klanu, więc wybaczcie. No ale chodzi o to, że z tego też skrzynie zyskujemy. Więc ciągle płyną skrzynie, skrzynie i jeszcze raz skrzynie z klanu. Dzięki tym skrzyniom mam dużo złota, dużo srebra. I teraz jak ja robię, żeby no, fajnie się rozwijać, ale no, nie wydawać kasy? Oczywiście korzystam z tych wszystkich dodatków, które mi oferuje klan, bo zobaczcie, złoto, srebro, ale również no tutaj te smocze monety, dzięki którym jeszcze jednego potwora wyszkolę z pewnością. No i dość sporo świętej mikstury, czyli na jeden atak świętej mikstury by mi starczyło i przynajmniej 2-3 ataki na potwora. Mówimy oczywiście o potworze takim, gdzie cała armia ginie. 2-3 ataki, czyli jakbym się uparł i poszedł teraz kapitan Kleopatrą dzisiaj, jeszcze nie wiem czy dzisiaj to zrobię, bo mówię, zbieram może siły na starożytnego, ale jakbym się uparł, to zobaczcie, że możliwe, że nawet jeden atak i Kleopatra, aż mnie kusi, żeby z wami to zrobić, kurczę. Możliwe, że jeden atak widzowie i Kleopatra by awansowała. Tutaj coś nam widzę przybyło, to może awansujmy, niech będzie. Czasami warto do tych artefaktów zaglądać, bo tu właśnie jak się strzałeczka pali, to znaczy, że coś można podnieść. Także moi drodzy, gdybym zaatakował, pewnie bym podniósł Kleopatrę, ale też nie chcę, wiecie, tak za wszelką cenę ciągle tylko atakować. Natomiast jak ja bym ten atak robił? Po pierwsze atakuję określoną różnym rodzajem wojska, tak? To co wam pokazywałem w poprzednim odcinku ze starożytnym. A po drugie, dość ważne, to jeśli załóżmy bym to wojsko, zresztą chyba wam to pokazywałem na odcinku, ale tutaj muszę tylko opowiedzieć, bo wybaczcie, ale ataku nie wykonam. Po prostu normalne wojsko usuwam i wtedy moi drodzy, jeżeli no na przykład tutaj bym atakował, tak, i wojsko, które mógłbym wskrzesić, to byłoby gryfy, byliby strzelcy, tak, piechota i jeźdźcy. Ich wszystkich usuwam z tego wskrzeszania, a wskrzeszam tylko najemników, no dziś, teraz już ich prawie nie mam, no niestety, oraz potwory. Czyli ja wtedy za wskrzeszenie wojska, moi drodzy, o tu potwora muszę, myślę, żeby wyszkolić, bo brakuje mi go. Czyli ja w tym momencie, moi drodzy, na wskrzeszenie wojska wydałbym tak około 30, góra 40 tysięcy tej świętej mikstury, stąd właśnie takie mówię kalkulacje, że do 4 ataków w tej chwili mnie stać. Ale usuwając wojska muszę na nowo szkolić, czyli jakbym chciał ponowny atak wykonać, to znowu z tego srebra muszę szkolić. Dlatego to musi widzowie iść w parze, to nie chodzi o to, że wy wykonacie atak, usuniecie wojsko, a potem nie macie srebra, to tego wojska nie wyszkolicie. Więc niestety to musi iść w parze i wtedy minimalnie schodzi wam złoto do wskrzeszania czy święta mikstura, ale też kosztem tego, że srebro musicie mieć. Ja jak zobaczcie tutaj mam, ten czas szkolenia mi bardzo mocno spadł. Tutaj mi spadł, bo trochę zmieniałem te punkty w bohaterze, to może wam pokażę w następnym odcinku, jak będziecie chcieli wiedzieć. Tam trochę pogrzebałem w tych talentach bohatera i mi się na przykład eksploracja krypty zmieniła. I niestety na ten moment 20-poziomowej krypty na raz nie zrobię. Ale spokojnie, awansuję bohatera, to nadrobię, natomiast też jest kosztem tego, że zobaczcie, jest tutaj 18 godzin, tutaj 12 godzin. To wynika z tych moich tutaj talentów bohatera, no to jest, słuchajcie, 6 godzin różnicy, jakby nie patrzeć, nie? To jest sporo. To jest sporo. Tutaj ze specjalistami to w ogóle nam spadło na 7 godzin, bo tak zaznaczałem w bohatera talentach. No także, ale no widzicie, no szkolenie wojska kosztuje mnie tam załóżmy 5 milionów czy 5 milionów 400, tak? I no to jest niestety ten minus, że jeżeli wy te wojska będziecie usuwali,
tak, zaoszczędzicie, wszystko super, no to niestety musicie szkolić. No ale jeśli kosztuje mnie 5 milionów, to łatwo policzyć, że 6, że tak powiem, oddziałów wojska za to wyszkolę. Czasami robiłem tak, że o zobaczcie, znowu prezenty płyną, może nie jakieś super wielkie, ale 75 tysięcy srebra zawsze do przodu, nie? Także wszystko to jest klucz klanu i pewnie znając życie tutaj już, no, tutaj już to 75 tysięcy jest, cyk, dodajemy. Także to jest ta metoda, moi drodzy. Jeżeli macie dobry klan, odbieracie prezenty. Przede wszystkim dla ciebie, drogi widzu, co możesz zrobić, żeby korzystać z tych prezentów, to tak jak mówiłem, wchodzić do gry 2 razy dziennie przynajmniej, żeby te prezenty się nie przeterminowały, bo te prezenty, moi drodzy, mogą się przeterminować. Druga rzecz ważna, jeśli chodzi o ciebie, co możesz zrobić, to jeśli nie masz tarczy pokoju, a atakujecie epickiego potwora i odbierasz prezenty, to nie odbieraj ich wszystkich jednocześnie, bo ci odbiorą, bo cię ktoś okradnie ze srebra i będzie tyle. Lepiej to te prezenty po prostu otwierać pojedynczo. Ja wam pokazywałem to w poprzednim odcinku, w którym tej tarczy pokoju nie miałem. Ostatecznie chyba, moi drodzy, zająłem 58. pozycję w walce o tron, także znowu jestem senatorem, moi drodzy. Znowu jestem senatorem. Myślę, że słuchajcie, wytłumaczyłem to, jak nie wydawać pieniędzy zbyt dużo i jak rozwijać się w miarę sprawnie, ale natomiast jeśli ty, drogi widzu, masz jakieś pytania, pisz je śmiało w komentarzu, a będę nagrywał, ponieważ nie będziemy, moi drodzy, robili stricte gameplayu. I tu też chciałbym wam powiedzieć, że tak jak robiłem gameplay levelowania, nie wiem, z Fishing Planet, z Eurotrucka, czy tam Supermarket Simulatora, wszystko się zgadza, moi drodzy, z innych tytułów to robiłem. Natomiast z Total Battle nie jestem w stanie wam takiego nagrywać typowego gameplayu, że robię wszystko na odcinkach, ponieważ tu czasem trzeba wejść poza odcinkiem, nie wiem, odebrać skrzynię, coś zrobić. Tu naprawdę jest to rozbudowane na różne działania i jakbym miał takie odcinki nagrywać, żeby wam pokazywać mój rozwój na odcinkach, tylko na odcinkach i nie wchodzić poza odcinkami, tak jak robiłem to w innych tytułach, to powiem wam szczerze, jest to po prostu niewykonalne, lub musiałbym 2 odcinki dziennie wrzucać i każdy z nich by trwał minimum godzinę. Co na pewno was by aż tak nie interesowało. Oczywiście wiele moich odcinków trwa do godziny. Total Battle, jak skupiam się na jednym konkretnym tytule, temacie, tak, o który pytacie. Więc dlatego zadając pytania, staram się wam pokazać to, co dotyczy danego tematu. I tutaj no pytanie brzmiało, jak nie wydawać dużo kasy, jak ja to robię, że tej kasy nie wydaję. Myślę, że tutaj w miarę temat wyczerpałem i niczego, moi drodzy, nie pominąłem. Można jeszcze dodać, że jak tu mamy takie wydarzenia, jak teraz jest ta loteria z dreszczykiem, to może jeszcze tutaj dodam na koniec. Ja teraz akurat mogę wam pokazać w pogoni za łakociami. Akurat, jak widzicie, jeszcze nie miałem żadnych ataków i możliwe, że zaatakuje ten epicki, bo wiecie, jaki jest plus atakowania tych na przykład epickich potworów w tym przypadku? Plus, moi drodzy, jest taki, zobaczcie, że kiedy atakujecie takiego potwora, to nie dość, że dostaniecie jakieś tam fajne doświadczenie, fajne punkty podboju, tak? Jakieś tam prezenty, to jeszcze właśnie, co ważne, nie dość, że dostaniecie mięso dla swojego smoka, czyli możecie awansować smoka, to jeszcze właśnie dostajecie te punkty z dyniami. I o co mi chodzi? O co mam na myśli z dyniami? No bo normalnie musielibyście atakować dynię, żeby w te pogoni tutaj zebrać te punkty. A jeśli ja bym, przypuszczam, 2 ataki na epickiego potwora przeprowadził, to ja odblokuję to wszystko, zobaczcie, na full, tak, widzowie? I te prezenty dostanę. Co tam dają te prezenty? Tu chodzi o te monety głównie. Ich by było tak na oko, licząc, koło 120, ale mogę się mylić. Na oko liczę, że koło 120. I wtedy wchodzicie w tą loterię z dreszczykiem i tutaj sobie robicie weź udział. Może wam pokażę. Jak widzicie, tutaj nie mam tych monet, ale możecie wylosować tu również. No teraz nagrody, o, tu mogę wam pokazać. Tylko nie 150, bo oni będą tutaj. Oni strasznie kuszą, żebyście stawkę zwiększyli, kuszą, żebyście pieniądze wydawali na to. Nie róbcie, bo to już jest typowy hazard i gra jest tak skonstruowana, że no jakby ostatecznie będziecie przegranymi. Lepiej jest już atakować potwory i samemu zdobywać te punkty i wtedy dla zabawy się pobawić, bo nic nie tracicie, bo w momencie, kiedy wydajecie pieniądze, wcale nie ma gwarancji, że się na tym wzbogacicie, jeśli chodzi o najemników. Natomiast zobaczcie, takich najemników możecie trafić. Ja myślę, że może trafię i będę miał na starożytnego.
Zobaczcie, jakieś tam złoto możecie trafić tam, ale głównie tutaj urokiem w tym są z pewnością najemnicy. No i ten exp też jest jakimś tam urokiem, bo wasi kapitanowie mają więcej. No srebra widzicie jest dość mało. No oczywiście są stawki razy 10 i tak dalej, ale to już w ogóle wam nie polecam. Zobaczcie, stawka razy 10, to byście mieli, zobaczcie ile najemników. Ale nie róbcie tego, bo to jest takie kuszenie jak w większości tych... No, tych hazardowych rzeczy, także tu bym was przestrzegał, bo łatwo myślę, że w tym popłynąć. Szczególnie jak ludzie gdzieś tam mają skłonności do tego hazardu. Naprawdę jest łatwo wydać dużo pieniędzy, a to nie jest gra warta świeczki, bo potem się możecie obudzić i pomyśleć, kurde, ile kasy przerąbałem, po co to zrobiłem, co mi to daje. Ja na szczęście takich sytuacji nie miałem w przypadku tej gry. Nie mówię oczywiście, że nigdy nie skorzystałem z takich loterii. No tam kiedyś była jakaś, to może za dwie dychy, bo chyba pierwsza promocja jest za dwie dychy, tak? To pewnie zdarzyło się, że kiedyś za dwie dychy kupiłem tą jakby taką przepustkę do tego, do tej loterii, tam się pobawiłem, ale na tej podstawie mogę wam powiedzieć, że bo tutaj nie wiem, teraz ta promocja się nie wyświetla, więc nie wiem, czy mogę wam pokazać. Tutaj są kusze, zobaczcie jak kuszą. 100 zł byście musieli wydać, żeby mieć 600 razy zakręcić, kurczę, tym, znaczy nie 600, bo 10. No, czyli 60 razy byście zakręcili raptem tym kołem, nie? Za 100 zł. No nie opłaca się, moi drodzy, nie róbcie tak. To się nie opłaca. To jest takie kuszenie typowo kasynowe, więc tutaj nie polecam. Ja rozumiem, że twórcy gry takie rzeczy wprowadzają, bo ludzie no, lubią na to wydawać pieniądze, ale jak mamy odcinek, w którym pokazuję wam, jak tych pieniędzy jednak za dużo nie wydawać, a wydawać, jeżeli już wydajesz pieniądze, drogi widzu, rozsądnie, no to może właśnie na koniec będzie odpowiedź, jeszcze raz powtórka z tego, co powiedziałem na początku. Jeśli mówię, żeby nie wydawać dużo pieniędzy i sam tego bronię, żeby nie wydawać, to na co warto wydać? Bo to nie jest tak, że będę mówił, że w ogóle nie. Jeżeli już, drogi widzu, na cokolwiek bym ci tutaj pieniądze radził wydać, to albo na złotą przepustkę do triumfalnego wyzwania, bo masz z tego dużo korzyści. Naprawdę tych korzyści jest sporo, od złota po najemników przede wszystkim. Co tydzień masz tam dużą dawkę najemników, ja teraz tu nie widzę jaka to była. O, 5000 najemników co tydzień, także jest to w miarę spoko. Srebra dużo dostajesz, no tam dużo pierdołek typu przyspieszenia jednodniowe, wszystko się przydaje. A tak, jeśli czasem pojawia się jakaś promocja za 20 zł, tylko pamiętajcie, ta promocja się później podwaja, że dostajecie dwa razy więcej i kosztuje to dwa razy więcej i to już nie jest fajne. Nigdy nie kupujcie tych najdroższych, to wam odradzam totalnie. W polecanych czasami tylko widzę, że to jest tu niedostępne, a nie, bo to nie jest ta promocja. Tu bym wam nie polecał, w bitwie ewentualnie dla niektórych z was, jeśli nie macie dobrego klanu, może być ta Crush Your Enemies. Chodzi o to, że te bonusy, te suplementy, że razy 100% punkty podboju, zdrowie, tempo marszu, to jeszcze za 24 zł się, powiedzmy, że opłaca. W zasobach w zasadzie wszystko, jak widzicie, macie koło stówki. Nie kupowałem nigdy takich promocji za stówkę. Uważam, że to się kompletnie nie opłaca. O, tu jest to promocja razy 2, czyli jak to kupicie, to będziecie mieli 16 tysięcy tych fiolek, ale już to będzie kosztowało razy 2 cenowo, no niestety. Nie będzie to za 90 zł, tylko nagle wam wyskoczy i to takie jest, wiecie, więcej na tej zasadzie. Ja tu, moi drodzy, nigdy nic więcej. Ja jeżeli coś kupowałem kiedyś, to mogę wam wskazać. Jest chyba jedna rzecz, z której tu korzystałem. Moi drodzy, to była tylko ta rzecz. Jeżeli w mojej historii, bo mówimy o mojej historii w grze, nie że teraz. Ja teraz tego nawet, ja nie wiem, od paru miesięcy, moi drodzy, nawet tego nie kupowałem. Dlaczego? Bo nie wiem, jak wam tutaj mogę to pokazać, może tu. Ja, słuchajcie, tego nie muszę. O, zobaczcie, znowu dostałem prezenty ze smołą. Ja nie muszę, moi drodzy, tych suplementów tak zwanych kupować, ponieważ, zobaczcie... Ostatnio sobie kupiłem wieżę obserwacyjną, ale nie za pieniądze realne, tylko kupiłem chyba na 7 dni za 25 tysięcy złota. To kupiłem. Wydając złoto, bo miałem dużo złota, to sobie kupiłem, bo wieża mi się przydawała do krypt. Za złoto również sobie często tarczę w pokoju kupuję. Natomiast zobaczcie, tu mówimy o tych bonusach. Na godzinę, na 6 godzin, na 7 dni.
Ja to mam akurat, bo dostałem to ze skrzyń i z triumfalnego wyzwania, więc ja naprawdę tego, no zobaczcie, 28, jak wchodzicie do gry na 2-3 godzinki, uruchamiacie sobie ten bonus, robicie ataki, nie musicie nawet tego kupować, jak macie dobry klan. Zobaczcie, 32 na 6 godzin. To 32 dni po 6 godzin mogę to pykać. Wiecie, o co chodzi, że jak jesteście w dobrym klanie, to nie musicie tak naprawdę pieniędzy wydawać. Więc w moim przypadku to wszystko, co wam pokazuję, na co najczęściej ludzie wydają pieniądze, ma słabe zastosowanie. A nie, dobra, jest jedna rzecz, którą kupiłem. Dobra, bo teraz tak się zacząłem zastanawiać, czy jest jedna rzecz, którą kupiłem. Tak, drodzy widzowie. To jest status premium za 20 zł. Ale jeden dzień mam go jeszcze ważnego. To znaczy, że jak otwieram krypty, robię sobie tutaj jako wielki archeolog, ale zaraz będę, moi drodzy, szkolił i zobaczcie, daje więcej siły, daje. Ogólnie fajny jest ten status premium, bo na przykład, jeśli ja szkolę wojsko, widzowie, to 6 punktów pomocy dostaję więcej. O, 46 zamiast 41 na przykład, nie? Także jest dość fajny, ale to tylko taki dodatek, wiecie, bo to tanie, tak? Więc tu odpowiadam, drogi widzu, na twoje pytanie. Nie będę mówił, że całkowicie nigdy nic nie wydałem. Pokazuję otwarcie, że coś tam się zdarzyło, co mi po prostu było potrzebne, ale to nie tak, żeby iść. Ja jakby mówiąc, że nie wydawać kasy, mam na myśli, że ludzie płyną i ja tu słyszałem doniesienia w grze. Ludzie na czacie pisali, nawet w klanie, kiedy gdzieś tam jakaś awaria była. Są ludzie na przykład w Stanach Zjednoczonych, którzy potrafią po parę tysięcy dolarów dziennie wydawać na tą grę. I oczywiście, drogi widzu, wtedy, jeśli tacy ludzie mają levele 400 bohatera, to pewnie mają dzięki tym pieniądzom. Natomiast dla mnie nie byłaby to satysfakcja, że ja bym tu wydał, wiecie, przecież tak naprawdę, nie wiem czy wiecie, ale w tej grze można wszystko kupić. I jeżeli ja bym chciał się teraz rozwinąć, zobaczmy, czy żeby nie być, w ogóle tu i tak o dziwo są te promocje tanie, bo jeszcze czasami były po 2000. No nie ma, tutaj akurat w tej chwili nie ma, bo chciałem wam pokazać, że czasami są takie rzeczy, gdzie możecie kupić. No nie ma, nie ma, to ciekawe, bo to, że najemników możecie kupić, to jeszcze spoko, nie? Chociaż mówię, nie polecam, ale są tu takie rzeczy, widzowie, że możecie kupić te. No tu akurat nie ma. Akurat jak wam chcę pokazać, to nie ma. No o, na przykład monety do smoka, czyli możecie wiele rzeczy sobie ułatwić, tak? I to w taki dość perfidny sposób. Zobaczcie, to wcale nie jest tak opłacalne, no bo jeśli ja bym chciał teraz budynek jakiś ulepszyć, ja potrzebuję 5000 tych papierowych takich traktatów, a tutaj dostaję raptem 3600 i płacę za to prawie 100 zł. No nie, moi drodzy, no więc nie kupię, będę zbierał. W przypadku tych smoczych monet również się, widzowie, to nie opłaca, bo tak naprawdę ja to dostaję z klanu, tak? Na Rankoku sobie to kupiłem i wyszło mnie taniej. Na Rankoku, w sensie w tym sklepie Rankoku, za moje punkty w grze, nie za realne pieniądze. Także ja tutaj nie widzę, ale chciałem wam pokazać, że tu punkty doświadczenia i też można kupić, ale nie wiem czemu. O, jest, proszę. O tym właśnie, widzowie, chciałem powiedzieć. Albo możecie sobie kupić 7 bilionów punktów waleczności. To płacicie 1200 zł, albo 1200 zł płacicie, mając 100 milionów razy 40. To w ogóle się, słuchajcie, nie opłaca. To jest jakaś, nie wiem, oszukana chyba ta oferta, ponieważ jeśli ja w Rankoku jestem w stanie zdobyć więcej tych punktów doświadczenia, bo tam miałem 1 bilion i razy 30, to też za punkty w grze, tak? Więc, ale no zobaczcie, jakie kolosalne stawki, 2000, tak? 1200, no kurczę, właśnie o tych ofertach chciałem wam powiedzieć, także aż tak nie płyńcie. Zobaczcie, jakieś fragmenty Kleopatry, co w ogóle nie ma według mnie sensu, bo ja zdobyłem fragmenty Kleopatry, co wam, drodzy widzowie, udowodnię. I też nie mam takiej presji, żeby na siłę tutaj, zobaczcie, w grze się rozwijać. Nie chcę robić tego na siłę. Zobaczcie, mam fragmentów Kleopatry 450, więc już spokojnie, jak zdobędę te fiolki, to o jeden level mogę ją cyknąć do góry, ale robię to stopniowo, no przecież nie będę kupował tych fiolek. Gdzieś tam widzieliście, promocja była, były te fiolki, ale co mi da, że wydam stówę i zdobędę 9000 tych fiolek, jak ja potrzebuję 50 tysięcy. No to bym musiał, wiecie, tylko kupować, kupować, kupować i może bym Kleopatrę rozwinął. No i czułbym z tego takie, raz, że brak satysfakcji. A ja wolę, jak jest ta esencja nieśmiertelności, wtedy te fiolki na przykład zdobywać i robię to tak jakby stopniowo.
Przez co może widzicie z odcinka na odcinek nie ma jakiegoś wielkiego progresu, no bo co to jest za progres, że ja kapitana o 3 czy 4 levele naszego bohatera, tak, awansowałem. Kleopatrę miałem na poprzednim levelu taki sam poziom, no może była w połowie. No ale mówię, robię to spokojnie i bez wydawania kasy, jakby no okej, okay, nie udało mi się osiągnąć G7. To też, drogi widzu, pokazałem ci dlaczego, bo jest wejście na G7 trudne. Wejście na G7 jest trudne. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo trudne jest wejście na G8. To już jest chyba naprawdę trudne, więc tu się z twoją opinią, drogi widzu, zgodzę, że jeżeli ktoś chce się szybko rozwijać, to faktycznie potrzeba bardzo dużo realnych pieniędzy wydać, ale jeżeli odbierasz sobie taką tą presję, wyrzucasz na bok i dobierasz taką taktykę, że po prostu konsekwentnie do celu każdego dnia małymi kroczkami, korzystając z tego, co masz, uwierz mi, drogi widzu, że możesz. I nie chcę deklarować, bo po prostu wam nagram i zobaczycie. Tu już na koniec odcinka, widzowie, dwa dni, tak? Będziemy mieli zryw starożytnych, czyli blaszaka, starożytnego potwora. Jeszcze raz wam z tego może nagram odcinek po prostu z przeprowadzania przeze mnie ataków, tak? Konkretnie z przeprowadzania ataków na potwora, jak to wygląda w praktyce. Jak rozwalamy potwora z członkami klanu i jakie prezenty dostanę, żeby wam pokazać, jakie prezenty dostałem. Więc to wszystko, myślę, wam pokażę tak na żywca, tak? Jak to wygląda i będziecie widzieli, o ile ewentualnie awansowała moja Kleopatra. Więc myślę, że Kleopatry do następnego odcinka raczej nie awansuje, no chyba, że mi coś strzeli do głowy i zaatakuje tego potwora, jest możliwe. Ale jak zaatakuje, to i tak widzicie, nic nie stracę, bo wiem, że mogę sobie na to pozwolić. Więc to będzie taka końcowa, podsumowująca, moi drodzy, rada, że tak kusi, żeby się rozwijać, tak kusi, że tam zrobić to czy tamto, ale czasem 10 razy się zastanów. I tak wielu z was, bo mnie również, nie mówię, że nie kusi, żeby kupić coś, ale kiedy myślę, no kurczę, no nie mam tych pieniędzy, mam ważniejsze wydatki, to jest tylko gra, no to nie kupuję różnych wielkich pakietów, bo naprawdę mnie na to nie stać. No być może, gdybym, wiecie, na live'ach na kanale zarabiał jakieś, nie wiem, duże pieniądze, to być może dla pokazania kupiłbym pakiet, ale z drugiej strony, czy nie byłoby mi na to szkoda kasy, to jakby mi nie ułatwiłoby samej rozgrywki, tak? Bo na tym etapie, na którym jestem, myślę, że wszystko jest super. Tu jeszcze tak na koniec wam pokażę, bo tego nie pokazywałem. Mój klan jest dość wysoko właśnie w triumfalnym wyzwaniu. Myślę, że według tutaj determinacji wszystkich, bo walka się toczy zacięta, chcemy wejść do pierwszej dziesiątki i chcemy, słuchajcie, odebrać, zobaczcie, skrzynię. 400 skrzyń klanowych też możemy dostać za parę dni, ile tam, kiedy się kończy triumfalne wyzwanie, bo nie widziałem. Triumfalne wyzwanie za 6 dni się kończy, czyli jeśli się nic nie zmieni, za 6 dni dostaniemy dodatkowo tyle skrzyń. I to są wszystko, moi drodzy, korzyści, które razem z członkami z klanu korzystałem i wykonałem te, bo to też się te doświadczenie artefaktów przydaje. Także jak widzicie, konsekwentnie dane rzeczy robię powoli, ze spokojem, bez presji. Możliwe, że zaatakuję dzisiaj tego potwora, ale to tylko po to, żeby to odebrać te punkty z tej loterii, no bo jak za darmo mogę je odebrać, to czemu? Czemu, moi drodzy, nie? Więc myślę, że jeżeli macie pytania, to zadajcie, a jeżeli nie, no to następny odcinek będzie nagrywany podczas ataku na starożytnego potwora, by wam pokazać, jak to u mnie wygląda z mojej perspektywy, jak mam przygotowaną armię, w jaki sposób przeprowadzam ten atak, jakim wojskiem będę eksperymentował też dalej, ile na tym zyskam, jeśli chodzi o załatwienie potwora, no jak to wygląda wewnętrznie, w klanie, jak członkowie klanu atakują. Mam nadzieję, że Total Battle nie będzie, moi drodzy, zamulał, bo przy starożytnym, kiedy jest dużo graczy w jednym miejscu, niestety bywało, że dość mocno zamulał wszystkim. Ale jak wysłałem do supportu zgłoszenie, jakoś na razie mi to działa płynnie, szybko i sprawnie, także można pochwalić. No myślę, że to tyle, moi drodzy. Myślę, drogi widzu, że odpowiedziałem ci na to pytanie, że komuś z was również taki szybki poradnik, chociaż nie taki szybki, bo 50 minut prawie, się przydał. Ja zawsze staram się dość konkretnie pewne rzeczy wytłumaczyć, ale jak widzicie, w przypadku Total Battle to jest tak rozbudowane, tu jest tyle wątków, że naprawdę bardzo ciężko jest
pewne rzeczy czasem krótko powiedzieć. Dlatego między innymi gameplayu nie chcę z tego nagrywać, tylko wolę odpowiadać na wasze pytania. Także dziękuję ci, drogi widzu, za oglądanie. Uśmiechnij się, bo pewnie jesteś super. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Do następnego. Trzymaj się. Cześć.